Cześć wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl. Witam was w ostatnim odcinku z Crasha Twin Sanity na konsolę PlayStation 2. I jak widzicie, jesteśmy z powrotem w Iceberg Lab, czyli w naszym drugim świecie, który powinien być technicznie zrobiony na 100%, ale mi się teraz nie chce, dlatego że stwierdziłem, że zrobimy to na samym końcu, po przejściu już calutkiej gry. Poprzednim razem pokonaliśmy Madame Amberlee oraz całe Academy of Evil, przechodząc poziom Niny, jak i Boiler Room Doom, gdzie Cortex był zwijany w naleśnika. Tak ja sobie żartobliwie mówię mówić w tej sprawie. Poczekajcie, napiję się wody. No i cóż, zapomniałem wam o jednej rzeczy powiedzieć. Przed jakby powrotem na Iceberg Lab miał wydarzyć się jeden poziom, który nazywał się Aku Uka Tree. Tutaj powinny być screeny z tego poziomu, raczej taki concept art, gdzie mieliśmy grać Niną Cortex. I to miało się dziać między Iceberg Lab a Insanity Island, tak by the way. A teraz co? Lecimy do przodu. Zobaczymy, co Cortex ma nam teraz do powiedzenia. Come now, as we explore a new dimension. Ale to musiał wolno podkreślić. New dimensions, but we ran out of time. Ale to creepy było. We must be careful. The dimensions coexist in fragile equilibrium. Any contact with our alter egos in this reality could prove disastrous. Welcome to the tenth. Forget I said anything. Your fur is so soft and warm. Something's wrong. Something's changed. A malfunction. Our personality switched. If you're evil, I must be... A pain in my chest. I feel... Nice. And I can't stand it. Help me! Nina, I'm so... Proud of you. No! Ah. Dendrobium thysiflorum, the prettiest of all orchids. Yeah. Ooh, Mr. Tiddles, why could we go milk? Yeah. Make it stop! You imbecile! What do you... Of course, prepare the rehab lab! Please. Jak widzicie, już jesteśmy w 10 wymiarze. Można by powiedzieć w takim nega wymiarze, ponieważ to, co miało tutaj przed chwilą miejsce, jest dosyć istotne. Jak widzieliście, mieliście tam dwie cutscenki, które zostały skasowane z tej gry. Jedna to była cutscenka, która miała wydarzyć się właśnie w miejsce tej cutscenki, która miała miejsce w finalnej wersji, czyli w tej, której teraz ogrywamy. A pierwsza cutscenka pierwotnie miała zawierać to, że ten wymiar miał być takim kompletnym odwróceniem rzeczywistości. Czyli innymi słowy, w tym wymiarze spotkalibyśmy dobrego Cortexa, dobrego Uka-Uka, złego Aku-Aku oraz Evil Coco. Odnośnie Evil Coco to sobie porozmawiamy później, ponieważ jest dosyć ważna i ciekawa kwestia, jeżeli chodzi o tę postać. I tak się oto prezentuje 10 wymiar, Ten Dimension. Czyli kompletne przeciwieństwo tego, co mieliśmy w Iceberg Lab. I szczerze powiedziawszy, nawet lubię 10 wymiar. Aczkolwiek jestem zwolennikiem Iceberg Lab. I jak widzicie, oczywiście standardowe błędy emulatora spowodowały, że tutaj kry lodowe pozostały. Serio, mnie to naprawdę zastanawia, dlaczego coś takiego ma miejsce. I w taki oto sposób dostajemy się do wulkanu. Ciekawostka. Tutaj na dole, jak widzicie, nie ma praktycznie przejścia. Pierwotnie platforma miała cię zabrać na dół i miałeś mieć tam alternatywny poziom, coś a la, może nie alternatywnym, taką drugą wersję Ice Climb, tylko że wiecie, w 10 wymiarze. Czyli po prostu wiecie, tą negatywną wersję Ice Climb, tylko że w 10 wymiarze, to chciałem powiedzieć. A teraz, let's do it, kończmy tę zabawę. My daughter, niece!
We must do something! Think, Cortex, think! Cortex to się w ogóle zdecydować nie może, czy to jest jego bratanica, czy w ogóle jakaś jego, kurde, kobitka. Ale jeżeli mam być szczery, mimo że lubię teraz poziom, który będziemy robić, czyli Rock Slide Rumble, to jednak wolę wersję w Iceberg Lab. Jakoś lepsza jest moim zdaniem niż to, co tutaj jest. W sensie, okej, fajne jest to, że ścigamy się tutaj z Evil Crushem. O właśnie, postać Evil Crusha. To nie jest fake Crash, ten, który, z którym teraz się ścigamy. Bo niektórzy fani, oczywiście, jak to fani, mają jakieś spekulacje od razu, że ta postać, z którą się teraz ścigamy, to jest fake Crash. Nie, to nie jest fake Crash. On nawet fake Crasha nie przypomina. To jest po prostu Evil Crash, czyli zły Crash. Tyle. Fake Crash względem Evil Crasha jest bardziej, moim zdaniem, taką neutralną postacią, bo on ani za dobry, ani za zły nie jest. Przynajmniej ja tak uważam. I wiele fanów też tak zresztą uważa, bo jakoś, nie licząc Crasha Entrance, to jakoś nigdy nie atakował Crasha, mimo że był takim easter eggiem chociażby w Crashu Trójce. Co prawda reprezentuje go Uka Uka, no ale wiecie, no, nie należy on do aż takich złych postaci, może tak to ujmę. No i to jest między innymi powód, dla którego też trochę tego poziomu nie lubię, bo za dzieciaka miałem, kuźwa, z tym poziomem problemy, a mianowicie z tym klejnotem zasranym. Widzicie go tam? Oj, będzie ciężko go zdobyć. Dlatego myślę, że zobaczymy się za chwilę, jak uda mi się tam dostać w jakiś sposób. O, udało się, widzieliście to? Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Za co prawda chyba 50 razem, no dobra, no nie ukrywajmy, mam 77 żyć, ale mogłem mieć dalej te 80, które miałem, co nie? Nie musiałem tych żyć tracić. Ale teraz dopiero się zacznie przesrane lokacje klejnotów, ponieważ trzeba będzie skakać nad tymi, kurde, nitrami, a jak nie nitrami, to TNT. Generalnie przesrana sprawa, tyle mogę powiedzieć. O jest, o nie, to będzie to, ale mnie zębiska będą boleć. Ja nie lubię strasznie tego dźwięku, mega go nie lubię, nie? To co teraz będzie miało miejsce. Oj, uwierzcie mi. To będzie straszne. No i przede wszystkim te TNT, no to tutaj skoki trzeba będzie mega ładnie odmierzyć. W każdym razie powiem wam szczerze, współczuję Cortexowi, bo pewnie już z tego miejsca mu tam krwawi. No już dzieci raczej mieć nie będziesz, więc możesz sobie o tym zapomnieć, chyba że sobie wyhodujesz sztuczne jaja. Jezu, ja jestem, kurde, okropny. No, sporo żyć tutaj natracę, więc mam pewne obawy co do mojego 99 żyć. Bardzo bym chciał, ale wydaje mi się, że mogę powoli o tym zapominać. Bo serio, tyle żyć tutaj natracę, że to jest hit. Nie lubię bardzo tej sekcji, uwierzcie mi. Dobra, udało się. Teraz tutaj będzie jeszcze klejnot, co nie? Na tej takiej poręczy. Z tego co pamiętam. Tia. I kolejny klejnot. Dobra, już mamy wszystko. Teraz już możemy na luziku poziom robić i życia nadrabiać przy okazji. I maski Aku Aku i wszystko, kurde, owoce Wumpa, wszystko co popadnie. Nadrabiamy, moi drodzy. Ale tak, poza tym to nie miałem żadnych problemów z Rock Slide Rumble. Bardzo nie lubiłem go robić na 100%, to jest pewne, bo za dzieciaka mega mi ten poziom sprawiał problem i to, o Jezus Maria, byście widzieli mój rage i byście słyszeli mnie w tak młodym wieku, jak klnę, to byście nawet nie potrafili sobie, nie wiem, tego trochę wyobrazić, jak tak młoda osoba może takich słów używać. Ale no. No i mamy kryształ. Kryształ zwiastuje, że już mamy poziom zaliczony, więc... Ale nie wyobrażam sobie tego poziomu robić na czasówki, nie? Bo przypomnę, że w tej gierce miały być pierwotnie relikty, więc tak tylko chcę nadmienić, napomknąć, bo ja sobie tego osobiście nie wyobrażam. Nawet to zakończenie poziomu mi się podoba, powiem wam szczerze. W sensie, fajnie jest to zrobione, że tutaj jesteśmy, powiedzmy, na takim dole
I teraz musimy dostać się na samą górę, żeby wyjść. To jest całkiem spoko sprawa, jak dla mnie. 79, okej. Okay. Chyba zbyt wysoko poleciałem i niestety sobie zginąłem. Typowe jak na tą gierkę, bardzo typowe. Dlatego takich glitchy ja bardzo w tej gierce nie lubię. Ja lubię glitchować tę gierkę, wiecie, pod względem jakichś tam, nie wiem, zademonstrowania czy czegokolwiek, ale nie lubię bardzo, jak takie glitche mają miejsce, że wiecie, że Crash mi, nie wiem, zleci w dół całkiem przypadkowo, bo nie wiem, bo nie złapie się tam czegoś i później raptem, no, giniesz w bardzo głupi sposób i niewyjaśniony zresztą, bo gra se tak postanowiła i już. Witam was na Twinsanity Island. Teraz już tak dosyć bardzo, bo tam gdzieś w oddali jest ten Dimension Lab, albo nie wiem, to się chyba Rehab Lab nazywa ogólnie. I teraz wam pokażę glitch, którego mam zamiar wykorzystać, ponieważ nie chce mi się tego kombinować z tym. Proszę bardzo, możecie coś takiego zrobić, czyli body slama i zdobyć sobie klejnot. Nie musicie wcale tej magnetycznej piłki przenosić na tamto miejsce, no bo kto o zdrowych zmysłach chciałby coś takiego robić? Na pewno nie ja. Wiecie, jak jest taka możliwość trochę zbrejkowania, to chcę też to pokazać, bo uważam, że mój czas, jak i wasz czas jest dosyć ważny, a to zaoszczędzi trochę też montowanie i renderowanie. Poza tym, jeżeli ktoś, jakiś spec będzie chciał tutaj się wymądrzeć, mówiąc, że to jest cheat jakiś, to przepraszam bardzo, ale cheaty się wpisuje, a nie pokazuje bez wcześniejszego wpisania. A mogę was zapewnić, że ja tego nie zrobiłem. Poza tym sami widzicie, jak ta gra jest momentami zgliczowana. Mimo że uważam, że to jest jeden z najlepszych crashy pod względem fabuły, gameplayu i tak dalej, to nie będę tutaj ujmował tej gierce tego, że no jednak jest zgliczowana i wszyscy o tym wiedzą. Fani też o tym wiedzą. Wszyscy sobie z tego zdajemy świetnie sprawę, że to nie jest idealna gra. Niestety do idealnych nie będzie należeć. Trudno się mówi. Żyje się dalej. Oj. No trzeba było coś takiego zrobić. Tutaj trochę razy będę ginął, dlatego że klejnoty są w bardzo dziwnych miejscach poukładane. A przynajmniej ten był w bardzo dziwnych. No zobaczymy, jak wypadną kolejne. Teraz trzeba będzie tylko Mind Over Mutant skończyć i będzie już... Będą już wszystkie crashe skończone i będę mógł zabrać się za bonusowy maraton crasha, robiąc Ancient Trilogy wszystkie gry na 100% oraz Team Racing, bo Team Racing chcę po raz ostatni pokazać z klasycznym Adventure Mode. O, tak też w sumie można zrobić. Tutaj gdzieś życie było schowane, ale to chyba nie tutaj, więc zostałem strollowany. Strollowany.pl. To jest coś, co ja bardzo lubiłem robić za dzieciaka, jak grałem pierwszy raz w tę gierkę, mianowicie właśnie naparzanie z działka w te te skrzynki z wykrzyknikiem. Mała ciekawostka. Te nitra, które się tutaj pojawiły, gdy będą one jako obramowane skrzynki, to jak zrobicie body slam, to tak czy siak gra zarejestruje, jakbyś uderzył w nitro i Crash zginie. To jest właśnie jeden też z typowych glitchy w Twinsanity. Mi się tak udało zrobić w wersji europejskiej, w wersji japońskiej i w wersji amerykańskiej, czyli w tej, którą teraz ogrywam. A mówiąc, dlaczego ogrywam wersję amerykańską, a nie europejską, to chyba to tłumaczyłem w pierwszym odcinku, a jeżeli nie tłumaczyłem, to wytłumaczę to teraz. Wersja europejska, wersja amerykańska ma lepszy framerate, bo niektóre cutscenki w wersji europejskiej są spowolnione do 50 fpsów, czy tam nawet mniej niż 50 fpsów. Jest to trochę denerwujące, ja tego nie lubię bardzo w Crashu Twinsanity. Jeszcze dwa klejnoty nam zostały, z czego jeden prawdopodobnie będzie gdzieś... Oj, nie wiem gdzie. There they are. Let her go! Take me instead!
No co ja tu mogę więcej powiedzieć? No jak gdybym dawał polskie napisy, to byście mieli co jedynie to, że Cortex robi z siebie kozaka i tyle. A jako, że ja nie daję tych polskich napisów, to stwierdziłem, że no walić to już. Jeszcze jeden klejnot nam został i lecimy na kolejny poziom, który będzie takim mocnym nawiązaniem do Totem Hołkam. A pod jakim względem to zobaczycie. Tu mamy swoją drogą Ninę. Jak widzicie, podchodzimy do niej i jej model nic nam nie robi. Bo często było tak, że jak podchodziliśmy do takich, wiecie, nieruchomych modeli, to raptem dostawaliśmy obrażenia. I tak wygląda chatka Evil Crasha. To jest coś a la zwykłego Crasha, tylko z tą różnicą, że jest dużo kolców. Więc ładne przemeblowanko zostało tutaj zrobione. Muzyka oczywiście jest jak najbardziej cool i oddaje klimat trochę takiemu klimatowi 10 wymiaru. Bo nie mogę powiedzieć, że nie, ale klimat 10 wymiaru z tą muzyką został zachowany. I praktycznie no co, zostały nam już dwa poziomy do końca gry. Oczywiście zanim ktokolwiek powie, ale Pomidor, ty nie będziesz miał 100%, bo nie wróciłeś do Insanity Island oraz do Iceberg Lab. Zrobimy sobie to pod koniec, ale ja to już zrobię w montażu. Ja się z wami przedwcześnie pożegnam, wy zobaczycie montaż i puszczę wam zakończenie 100%owe i tyle. To będzie tyle z tego let's playa. To będzie ostatni w zasadzie Crash, którego chyba będę chciał remasterować na kanale. Chociaż mam plany jeszcze na serię z Entrance. Ale jak już to pod koniec roku, bo naprawdę zaczynam powoli żygać jamrajem. W sensie, lubię bardzo tę serię, wiadomo, jestem ogromnym fanem tej serii i to trochę śmiesznie brzmi z ust człowieka, który uwielbia tę serię. Ale tego Crasha już uważam, że jest za dużo u mnie i ja od 2019 ciągnę te spirale z Crashem, więc warto byłoby może gdzieś tutaj przystopować, co nie? I swoją drogą mówię o przystopowaniu. No, już jestem. No to co, lecimy sobie z Koksem. Czas na Bandicoot Pursuit, czyli innymi słowy pościg Jamraja. Albo jamrajowy pościg, jak chcemy sobie dać to na polskie dokładnie. Po prostu zamiast pszczół teraz nas goni Evil Crash. Ogólnie w wersji europejskiej pościg Evil Crasha jest bardzo zbugowany, dlatego że Evil Crash na początku jakby sekwencji jakby zaczyna niby tam 2 metry gonić Cortexa, a później zaczyna się kręcić w miejscu i praktycznie cały pościg można by powiedzieć, że Cortex tylko biegnie. Dlatego tym bardziej nie pokazałem wersji europejskiej w tym let's playu, bo uważam, że wersja amerykańska pod tym względem jest lepiej zrobiona, jest wiele ciekawsza pod tym względem i nawet gdzieś wyczytałem, oczywiście to nie jest oficjalne takie źródło, bo równie dobrze może być to fake, że wersja amerykańska ma chyba około 60 fpsów, czy ma ogólnie stałe 60 fpsów, a wersja europejska działa w 50 tylko, więc To nawet pokazały cutscenki, które były mega spowolnione. Jeżeli chodzi o Bandicoot Pursuit, to szczerze nie mam jakby za bardzo wspomnień. Może poza tym, że kiedyś jak z kuzynem tutaj żeśmy sobie grali, to lubię właśnie robić coś takiego z Cortexem, czyli po prostu od razu go, wiecie, przekręcać, przez co wyglądałoby tak, jakby koleś chciał sobie biec w stronę wody i popełnić samobójstwo. Oczywiście pościg bandicootowy ma 3 sekwencje, tak jak Totem Hołkam. Bo w Totem Hołkam też były 3 sekwencje. Pierwsza, gdzie Cortexa goniły pszczoły, później Ul na niego spadł, a później jeszcze niedźwiadek się dołączył do całego pościgu. I tak właśnie będzie wyglądał nasz cały pościg. Tam już jest końcówka jakby. Widać to z daleka chociażby po klejnociku, który tam jest na samym końcu. I poza tym tam też jest kryształ. 11 kryształ, tak tylko przypomnę. Bo kryształów w samej gierce mamy 12, więc tym bardziej zbliżamy się coraz bliżej końca. I jedziemy z Koksem po raz kolejny. Ustawiamy sobie tutaj Cortexowi drogę. Myk, myk.
Oczywiście poza ostatnią skrzynką, bo ostatnia skrzynka, no, wbrew pozorom lepiej jej nie odblokowywać, z tego względu, że odblokujemy i Cortex spadnie w nitro. Tyle mogę od siebie powiedzieć. No niestety się spóźniłem, ponieważ ten klejnot mnie mega spowolnił, ale przynajmniej mam go zabranego i pamiętałem o nim. Bo smutne byłoby to, gdybym zapomniał o nim, bo co jak co, ale poziomy tutaj chcę od razu zrobić na 100%, bo ja nie mam zamiaru wracać do 10 wymiaru. Ja go pokazuję tu i teraz, a pozostałe poziomy po prostu wam normalnie, wiecie, pokażę tam te Iceberg Lab, żeby zdobyć klejnoty i Insanity Island, te tam... Wow, ale mignęło, jak straciłem Aku, ja pierdzielę. Jak już tutaj miga coś takiego, to oznacza, że Aku jest praktycznie, nie wiem, bez... No kurde, jakby to powiedzieć. No ale nie będę nawet tego mówił, bo to by dziwnie zabrzmiało nawet. Proszę bardzo. Myk! 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 I myk. I teraz dawaj, dawaj Cortex, no. Dawaj, dawaj, dawaj. I koniec. Przeszliśmy ten pościg zasrany. This way. Oczywiście tutaj byłaby normalnie cutscenka, bo została ona usunięta, więc za 3, 2, 1... Nina, you scared me! Come here. Forget it. Ain't that sweet? It's a real man who ain't afraid to show his feelings, and my mom says real men prefer their cocoa hot and bitter. I'm not thirsty. Let's go. No dobra, skoro jesteśmy już po cutscence, no to możemy sobie w takim razie czyścić dalej poziom i praktycznie już kończyć tę gierkę, coraz bliżej końca jesteśmy, wypada to skończyć, skoro już się to zaczęło bardzo dawno temu. Mamy tutaj do zebrania 3 klejnoty, więc to nie będzie w sumie żadne wyzwanie, ponieważ praktycznie te 3 są bardzo blisko siebie, więc to tylko formalność jest, jak ja to lubię mówić. Więc tutaj jest skrzynka z tym i lecimy z koksem. Chociaż mógłbym spróbować to zrobić w taki sposób, jak tam zrobiłem, ale nie wiem, czy by się to udało. Nie, to już się chyba nie uda tutaj. Tutaj akurat twórcy przechytrzyli mnie pod pewnym względem. Więc nawet nie będę próbował. Po prostu zróbmy to legit tym razem. Nie wykorzystujmy glitchy, których nawet nie ma. I ta czarna dziura w tle mi się bardzo mega podoba, bo to trochę wygląda tak, jakby zaraz miała być jakaś tutaj apokalipsa. Chociaż wbrew pozorom i tak będę zwolennikiem Iceberg Lab, bo mimo że lubię bardzo 10 wymiar, to Iceberg Lab to jest jakoś taka dla mnie, nie wiem, nostalgiczna lokacja, jakkolwiek to oczywiście brzmi. Tam oczywiście Nina i Cortex czekają. My oczywiście na razie nie idziemy tam, bo po co mamy sobie zawracać nimi głowę, skoro jeszcze nie idziemy na ostatnią lokację. O, 2 dodatkowe życia, no to ja bym miał nie zdobyć. I tak swoją drogą ciekawostka, tutaj już idziemy do miejsca, gdzie był tamten klejnot, więc jesteśmy po drugiej stronie już jakby... No, wiecie czego. 82 życia, no to jest całkiem też spoko wynik, aczkolwiek 99 to jest priorytet tutaj. Dobra. Czasami jakby są takie bugi dziwne w Crashu, że kiedy naciśniesz łbemka puścianym skrzynkę z wykrzyknikiem, to czasami możesz ją 3 razy nawet wcisnąć lub tam 2 razy. Mi się tak zdarzyło. Mimo że była już dawno wciśnięta, ale zrobiłem, nie wiem, spin attack i jakoś się to tak dziwnie złożyło. Ale spoko. Dobra. Teraz trzeba będzie tam się dostać jakoś i ja wiem w jaki sposób. Trzeba będzie tutaj między te nitra skoczyć, a to nie będzie łatwe.
Żartowałem. To jest bardzo łatwe, tylko trzeba do tego, wiecie, mieć fach, jak to się mówi. No i co? Trzeba teraz wycelować w te nitra. I po problemie. Ostatni klejnot jest nasz. Ten portal, który tam widzicie po naszej, w sumie teraz na wprost nas, zabiera was do tego, do laboratorium. Tylko oczywiście w 10 wymiarze, żebyście sobie nie myśleli, że do tego, do Iceberg Lab. Kiedyś tak myślałem swą drogą, że do Iceberg Lab to zabiera. Victor and Moritz is stronghold of evil. This is where we wrong the rights and sweep the past under the rug. No pewnie, oczywiście. Wyraź, że tak powiem, swoje zdanie, że ohoho, fajnie dostać się do kwatery wroga, po czym spierdziel z Niną. I w ogóle nie wyjaśni nam, gdzie mamy dokładnie iść, no bo typowe jest to dla pana doktora Neocortex, czyż nie? Ale tak, tutaj zaczynamy właśnie nasz ostatni poziom w grze, czyli End Agony. Zaczynając właśnie z taką lawową scenerią i praktycznie z tą muzyką. Nawet macie Antagoni, ostatni poziom z gierki, 85% gry swoją drogą mamy. Okej. Okay. Ten poziom za dzieciaka bardzo lubiłem, aczkolwiek końcówkę tego poziomu oj mega nie lubiłem, oj bardzo nie lubiłem. A ostatni boss w sumie nie sprawiał mi aż takiego problemu, co prawda parę razy udało mi się zgame-overować, ale to tylko parę razy. O, i taka ciekawostka. To jest też bardzo trolujący poziom pod względem klejnotów, ponieważ kto by się domyślił, że za tobą będzie platforma, która zabierze cię do zielonego klejnocika. Ej, ale wiecie co? Zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Ja mniej się stresuję nagrywając Twinsanity niż Mind Over Mutant. Ja się więcej w Mind Over Mutant stresuję. Pewnie dlatego, że grę najmniej znam ze wszystkich. No bo serio, ja w Mind Over Mutant prawie w ogóle nie grałem. Tam może parę razy zagrałem sobie, ale dalej uważam, że jest to przekombinowana gierka i lepiej wygląda Of the Titans. W sensie, może Mind Over Mutant nie jest aż tak zły, ale jest moim zdaniem za bardzo przekombinowany. Może wy też macie podobne zdanie, ale mnie na przykład nie bawi osobiście humor pokroju, że Cortex się tam wywyższa względem UKOK. Okej, to jest fajne na to popatrzeć może parę razy, ale ja zauważyłem, że Mind Over Mutant ma trochę syndrom Undertale. I uwaga, teraz fani Undertale pewnie na mnie się striggerują, jak ja to powiem. Ale trudno, najwyżej mogą się posypać łapki w dół, trudno się mówi. Ja przynajmniej nie będę bał się swojej opinii tutaj wygłaszać. Undertale ma strasznie głupi syndrom wpychania swojego humoru na siłę i to jest coś, czego ja trochę nie lubię w tej gierce. I to samo ma Mind Over Mutant, bo Mind Over Mutant, jak Of the Titans, był troszeczkę, wiecie, taki trochę cringe'owy humor, nie będziemy tego tutaj ukrywali, że to trochę cringe jest, to jednak Of the Titans miał pewne hamulce. Mind Over Mutant tych hamulcy nie ma i on praktycznie na siłę próbuje swój humor tutaj mi do gardła wsadzić i to jest coś, co ja bardzo nie lubię, bo można czyjegoś humoru nie lubić, ale serio, nie wpychajmy go na siłę, bo to po prostu źle wygląda. A Mind Over Mutant to na każdym kroku pokazuje, robiąc z Cortexa nie wiadomo jakiego badasa, gdzie w Twinsanity srał się, jak widział UKUKA, co Of the Titans, kiedy UKUKA praktycznie, nie wiem, wykluczył go z władzy nad światem, bo stwierdził, że Cortex jest beznadziejny. Więc tak, nie róbcie z niego niepotrzebnego kozaka. Takie jest moje zdanie w tej kwestii. Cieszę się, że Cortexa trochę naprawili już w Ancient Trilogy. Że jakby na nowo możemy zobaczyć tego samego złego, czarnego charaktera, który w zasadzie, no nie wiem, ma jakąkolwiek, to śmiesznie może zabrzmieć, ale empatię. Co się stało? Czemu mi sam pad, kurde, szedł? Ej, to była bez sensu śmierć, bez kitu, nie? Bo ja nawet nie mogłem zareagować. To pewnie przez to, że ja teraz krytykuję Cortexa. I żeby nie było, to... Żeby nie było, ja nie uważam, że, nie wiem, Mind Over Mutant siepałe czy coś, że to jest, o Jezu, jeden z gorszych, jak i najgorszych crashy. Bo ja tak nie uważam, jest to bardzo dobra gra.
bardzo fajnie rozwinęła niektóre poziomy, niektóre tam wątki fabularne, ale nie lubię humoru Mind Over Mutant. Bardzo nie lubię humoru, bo humor Mind Over Mutant to jest dla mnie jeden wielki cringe i sorry, jeżeli kogoś to uraziło, ale tak, takie jest moje zdanie. Ja nie musicie podzielać oczywiście mojego zdania w tej kwestii. I tak, wiem, że mało co gadam o poziomie, ale ten poziom nie ma jakby żadnych ciekawostek, serio. Może poza jedną, która wydarzy się pod koniec poziomu, gdzie jest pewien kolabo w zasadzie. Ale to tylko tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o ten, o ciekawostki. Nic więcej tutaj nie ma. Poziom praktycznie jest bezbłędnie zrobiony. Tylko trzech klejnocików nam brakuje. Ta, ten laser może też troszeczkę momentami triggerować. Sprawdzamy lewo, prawo, nic nie ma. Lecimy dalej, do przodu. Mrówki oczywiście z jetpackiem. My sobie je ominęliśmy w bardzo... w bardzo dobry sposób. Może to chciałem powiedzieć, nie wiem. Teraz trzeba wycelować tą kulą, żeby zniszczyć tamte skrzynki. Fuck! Ale w bardzo koncertowy sposób straciłem życia. Ojej! Nie! Nie godzę się na to. Swoją drogą to będzie najdłuższy odcinek z całej serii, bo wiadomo, no tutaj pokazuję praktycznie już wszystko. Czemu ja nie mogłem tak od początku zrobić? To mnie zastanawia. Niech ktoś mi odpowie na to pytanie, jeżeli bym mógł oczywiście otrzymać od was odpowiedź. Ja się założę, że gdzieś tak koło 90, może 2 żyć będę miał pod koniec tego poziomu, przed walką z bossem. Czyli życia też będę musiał sobie nadrobić, ale to tam spokojnie. Ja wiem, gdzie życia trzeba nadrobić, więc easy man. To jest bardzo prosta sekcja, szczerze nie wiem, jak ktoś mógłby mieć z tą sekcją problem, bo serio, wystarczy tylko skakać po tych znikających platformach i tyle, nic szczególnego tutaj nie ma. Po prostu trzeba wyczuć też niektóre skoki. O, dobrze zrobione. Ta, czasami te mrówki mają też jakieś dziwne błędy, że lewitują jakby po tych. O, i typowy glitch, który często się zdarza. No, trzeba coś takiego zrobić, bo ta kula często się glitchuje i nie chce się nawet, wiecie, nie chce się ruszyć ze swojego miejsca. Ale hej, zrobiłem to za pierwszym razem, jeżeli chodzi o klejnot, więc to jest najważniejsze. Nie muszę się o nic martwić. Dobra. Aku jest nasz. Ta, nie bądźcie zmyleni, tutaj nie musicie wszystkich mrówek atakować. Po prostu jest tam jakaś wyznaczona ilość, jest taki jakiś niewidzialny licznik. I on praktycznie za chwilę zniknie, ponieważ niedługo będą znowu się te mrówki spełniły, a przycisk będzie już można odblokować, więc nie bądźcie zmyleni. Wydaje mi się, że twórcy nawet zdawali sobie z tego sprawę, dlatego też zraszowali trochę sekcję z tymi mrówkami. Przez co nie trzeba jakby, wiecie, wszystkiego robić. O, widzicie sami, teraz możecie sobie zobaczyć. Ja oczywiście to wykorzystałem na swoją korzyść. A klejnocików mi 2 brakuje, więc to już niedużo jest. Tutaj nic nie ma, więc lecimy dalej. Ja jestem pod tym względem bardzo spostrzegawczy i ja lubię eksplorować w sumie Twisality tak samo jak Mind Over Mutant i Of The Titans. Ale wolę mieć, mówię, tą pewność, że nic nie zostawiłem, bo nie widzi mi się tutaj powrót, szczerze powiedziawszy.
O, tutaj mamy na przykład przejście, widzicie? I tutaj u góry jest klejnot. Zwykły. Czysty. No i teraz jest taka typowa zmyłka, że musimy dłużej na przycisku przystać, bo te platformy nie równo się układają. Nieregularnie. To było całkiem spoko. Okej, teraz zobaczymy, jak ta bramka nam pójdzie. Ja na to bramki lubię mówić. Oj, i poszło nam do dupy, ponieważ stanąłem w miejscu. No, to nie powinno się wydarzyć wcale. A zobaczymy, co będzie teraz dalej. Myk, myk, myk. Ogólnie sam w domu jestem, więc też korzystam z tego, żeby, wiecie, nagrać dla was ten odcinek, bo nie chodzi o to, że nie wiem, mam jakiś problem, że ktoś jest ze mną w domu czy coś, ale chodzi o to, że tak łatwiej się nagrywa, tak pewniej siebie wtedy jest, bo nie wiem, powiesz jakieś słowo i na przykład ktoś może, nie wiem, wejść zaraz i powiedzieć takie: o, jakiego ty słowa używasz? Na przykład. I nie mówię tutaj o jakichś przekleństwach, nawet o jakichś takich często mądrych słowach. Nie mówię, że tak się dzieje, ale wiadomo, różne rzeczy mogą się wydarzyć, co nie? Ale mówię, jestem wręcz pewien, że Crash and Rails, jeżeli się podejmę w tym roku jeszcze zrobienia V2 z Crashy, to będzie ostatni już Crash, którego zremasteruję na kanale, ponieważ doszedłem do wniosku, że Nitro Karta nie chce mi się remasterować. Zrobiłem już nieraz live z Nitro Karta, więc nie chce mi się. Sorry, jestem leniwy pod tym względem. Nitro Karta na GBA tym bardziej nie, bo nie uważam, że nie uważam, że ten let's play wyszedł jakoś super źle. Bumbanga nawet nie mam zamiaru, jak już to na live sobie zagram dla beki. Tag Team Racing tym bardziej nie, bo też wyszedł jakoś spoko let's play. Tych obecnych crashy, które zagrałem, to też nie, bo te let's playe też uważam, że wyszły całkiem spoko, więc można by powiedzieć, że Crash już nie będzie miał swoich tam remasterów. Jak już to sobie kiedyś ogramy, możemy zrobić sobie taki mini maraton na w przyszłości kiedyś na live'ach, gdzie po prostu będę ogrywał wszystkie japońskie crashe na przykład. To jest jedyne, na co ja mogę pójść, ale to w przyszłości, ponieważ podejrzewam, że przed Crashem 4 będę miał mały detoks, bo i tak już nie będę miał co nagrywać z Crasha, bo wszystko, co chciałem nagrać, to nagrałem, a tej gry pod nazwą Crash Bandicoot X99 nawet nie mam zamiaru tykać, bo to jest dla mnie jakby gówno, a nie gra. Może ją na live z Bumbanga pokażę, żeby tak połączyć obie te gierki, żeby pokazać oba takie krapy trochę. I w zasadzie to co? I w zasadzie to tyle chyba, co chciałem powiedzieć. Tak więc, no, będę teraz tylko skupiał się już na nowszych grach z Crashem, po Insane Trilogy Nitro Fueled. Bo już nie ma sensu cofać się do let's play, które tam kiedyś nagrałem. Nawet Crash Bash nie wyszedł mi aż tak źle, mimo że były skoki jakościowe, że na początku, wiecie, let's play sprzed tam 6 lat wyglądał tak, później zakończenie let's playa wyglądało już trochę lepiej, bo lepszy mikrofon i tak dalej, ale nie uważam, że jest to jakby powód do robienia teraz V2 z Basha. Tym bardziej, że jestem nawet zadowolony z let's playa z Basha. Mimo że czasami były, powiedzmy, problemy, że nie wiem, audio na jedną słuchawkę czy coś, ale no niestety takie uroki sprzętu. Ja jeszcze wtedy nawet nie ogarniałem, że można robić w takim Sony Vegasie sztuczne stereo, ponieważ zacznijmy od tego, że ja nawet w Sony Vegasie wtedy nie montowałem, bo w 2014 ja montowałem w Movie Makerze, nieironicznie. Moi kochani, ostatni klejnot. Dokładnie tak, 87%. Mamy już wszystko. Cały 10 wymiar zrobiony na 100%. Calutki 10 wymiar. A w tle, jakbyście słyszeli wiercenie, to sorry. No i teraz tam mamy drogę do checkpointu. Pamiętam, jak byłem mały i nie lubiłem właśnie skakać po tych kolorowych platformach, to była, przyznam, że udręka dla mnie.
To ja po prostu dziękowałem wręcz Bogu, że kurde checkpoint tutaj jest, nie? Stare dobre czasy, kurde, wracają. O Jezu, pomyliły mi się kolory. To jest też bardzo mylące. To nawet nie wiem, dlaczego tak się stało. Czerwony, zielony, niebieski, żółty, pamiętaj. Ojej, mamy nietykalność. Co z tego, że nietykalność w tej gierce się pałę, bo jej nie ma nawet. Bez kitu, nie? To jest takie typowe w tej gierce, nie? Mamy nietykalność, która tak na dobrą sprawę nie istnieje. No i teraz oczywiście sekcja, której nie lubiłem, bo strasznie czasochłonna jest. W dużym skrócie. Piłeczki te magnetyczne trzeba jakoś tak, wiecie, oj przesunąć. No, żeby czegoś takiego nie było. To jest mega czasochłonne i... Mówię, nie zdziwię się, jak ten odcinek potrwa z jakichś 40-50 minut. Serio, nie zdziwię się. Jak odcinek potrwa około 50 minut, ale przynajmniej to będzie ostatni odcinek już z tej gierki. Dotrzymam słowa. Bo ja słów staram się dotrzymać. Może poza Little Nightmares i innymi seriami, ponieważ nie mam na razie na te gry ochoty. Ja w ogóle od dawna nie odpalałem PS4 swoją drogą, więc tym bardziej. Ale w tym roku się to jeszcze wszystko ukaże, tylko chcę najpierw pokończyć rzeczy, które już teraz tak namiętnie chcę skończyć, czyli właśnie Crashe przede wszystkim. Żeby, nie wiem, może mi się w sierpniu już uda ze wszystkimi tymi grami wyrobić i wtedy z 2 miesiące sobie poczekamy na 4, bo już nie będę robił dodatkowej podróży do Crasha 4, bo już będzie i Insane, i klasyczna trylogia skończona, więc nie widzę nawet sensu. Oh my, I almost forgot! The treasure! Our treasure! Yes! We are rich! That treasure is stolen property. It's a little late to develop a conscience, Doctor. Personally, I don't care, but I think he might want his gems back. No, cameo Spyro z A Hero's Tale, ponieważ tak, to jest model Spyro's A Hero's Tale. Dobra, tamte drzwi się nam zablokują już, więc nawet nie widzę sensu tam wracać. Swoją drogą fajne pomieszczenie z Treasure Roomem, gdzie był Embryo, Engine oraz Entropy. 90% gry już mamy, jeszcze 10% nam brakuje i te pozostałe procenty to będzie oczywiście klejnociki. No, 86 żyć, czyli nawet mam mniej niż spodziewałem się, że będę mieć. Ale to przez też głupie fejle, więc ja. No dawaj. Okej. Checkpoint i czas na cutscenkę. Well, well, well. Apparently you two little rascals have been very busy since the last we saw each other. Busy finding a way to meet you again. Your failed experiment sent two innocent parrots to the 10th dimension. The severe reversal radioactive conditions here sharpened our skills and warped our fragile eggshell minds. Ingredients are a classic recipe in the evil villain cookbook. You see, Pops, when it comes to evil scientific prowess, we learned from the best. True. Now, playtime is over! Victor, Moritz, back in your cage, you naughty boys! What am I doing? Curse my regimented upbringing! That's it, Cortex! You want to make up for lost time and play with your pets? So be it. A giant robot? That doesn't even make sense. Very well. Let's get this over with. What have I got? What have I got?
Przed chwilą w ogóle mieliście też drugą wersję tej cutscenki. Tą taką bardzo poprawną wersję tej cutscenki, która miała miejsce przed ucieczką tutaj naszych dwóch bohaterów, zwanych jako Dr. Neo Cortex i Crash Bandicoot. Swoją drogą zginęły w bardzo głupi sposób, więc może przejdźmy do szczegółów już bez tej cutscenki. Więc tak, teraz się zastanawiacie, dlaczego uważam, że Crash Twin City to najlepsza gra z serii. Mianowicie przez ten boss fight. Ten boss fight jest definitywnym chyba boss fightem z całej serii Crasha Bandicoot, bo naprawdę to, co tutaj twórcy odwalili, to przechodzi ludzkie pojęcie. Uważam, że połączenie trzech postaci, w sumie to czterech technicznie, bo jest jeszcze jedna postać, która się pojawi w tej walce, to jest po prostu coś zajebistego i to przede wszystkim pokazuje, że taki Drafo w Cortex pod względem ostatniego bossa bardzo mocno zsiepałe. Serio. I uważam, że to, co tutaj zostało pokazane nam, to jest mega fajna sprawa i mega propsuje za to twórców. Ale tak właśnie wygląda sekwencja Niny, czyli po prostu to, co już robiliśmy w Roof to Rampage. I masakra, zginąłem w bardzo głupi sposób. Nie wiem, dlaczego tutaj właśnie na najłatwiejszej sekcji dzieją się takie rzeczy. Masakra. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Będę miał co edytować. No i myk. Proszę bardzo. Pierwsza faza z braćmi Victor i Moritz zakończona. Proszę bardzo, czas na sekcję doktora Neocortex, czyli oczywiście gameplay korteksowy, czyli naparzanie z jego broni. Swoją drogą, ciekawostka dla takich dosyć ludzi ciekawych. To zdanie w ogóle sensu nie miało, więc okej. Nie wiem, czy wiecie, ale Cortex zdobywa niewidzialne skrzynki z amunicją. Taka ciekawostka. I to była sekwencja, która mi kiedyś za dzieciaka mega problem sprawiała, ale teraz to jestem w stanie ją bez problemu przejść. Oczywiście Cortex również może naładować swoją plazmę w spluwie, ale my tego nie pokażemy, bo po co. I czas na ostatni gameplay. Crash w połączeniu z Mecha Bandicootem. Tak, nawet Mecha Bandicootem tutaj będziemy grali. Widzicie sami zresztą. Proszę bardzo, po bosie. Let's get out of here! Chicken. Well, this is one heck of an ending. You know, Crash, for all these years I've been wrong about you. Your creation was a mistake, and your existence has been a constant reminder of that mistake. But I've learned something from all of this. I've learned that you can't run away from your mistakes, but you can bury them! I never want to see your ridiculous face again! Where am I? What is this? Da 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 da
Cóż, moi drodzy, to by było na tyle z Crasha Twinsanity na moim kanale. Definitywna wersja tego let's playa. Bardzo mi się podobało prowadzenie tego let's playa. Mówię wam o szczątkowych ciekawostkach, dawaniu jakichś screenów bądź też materiałów na poparcie tego, co chcę powiedzieć. Nie wiem, czy lepiej dało się zrobić ten let's play. Może się dało, może się nie dało. Nie wiem, to już kwestia od was. Mi się bardzo oczywiście podobał ten let's play. Wam być może się nie podobał, może się podobał. To już zależy wszystko od was. Jestem ciekaw na opinię z waszej strony. O, tu swoją drogą leci muzykę z Gonna Beat Coco. Bardzo fajna muzyka. Ona miała też chyba w Boiler Room Doom lecieć, z tego co czytałem. Bardzo fajny soundtrack. I teraz będą wszystkie soundtracki z gierki lecieć. No, to jest mój w ogóle faworyt, Dr. Neo Cortex Boss Battle. Szczerze, jeden z najlepszych soundtracków z całej serii Crasha, jeżeli chodzi o Cortexa. Naprawdę, mega, mua. Tak samo jak Uka zresztą. Ale dobra, jak wam się podobał let's play? Byłem informatywny, w sposób ciekawy był on może prowadzony? Nie wiem. Chcę jakby znać waszą opinię na ten temat, bo mi się mega przyjemnie prowadziło ten let's play. Można by powiedzieć, że trochę też rzeczy innych poodkrywałem, jakkolwiek to oczywiście brzmi. No i cóż, nie wiem, co mogę tu więcej powiedzieć, szczerze. Gierka jak to gierka, no co ja mogę powiedzieć o Twinsanity? Jest to naprawdę bardzo w porządku części, no tak jak mówię, jeden z moich ulubionych Crashy, zresztą jeden z najlepszych, bo uważam, że to jest najlepsza gra z całej serii, mimo swoich glitchy i mimo swoich nonsensów. Powiem szczerze, ma ona właściwie wady takie jak chociażby ta nietykalność, bo uważam, że to jest takie spierdzielenie takiego charakterystycznego elementu tej serii. Tak samo jak żałuję, że nie wykorzystali w pełni kontentu, który mogli wykorzystać, czyli wiecie, tam Crash atakujący pięścią i tak dalej. Uważam, że to byłoby coś naprawdę mega fajnego, a no trochę przykro, że tego nie wykorzystali bądź co bądź. Szkoda. Mieli okazję fajną, nie wykorzystali, trudno się mówi. Trochę smutno, ale no niestety prawdziwe. I chyba nawet wiecie co? Chyba nawet sobie te klejnoty razem zdobędziemy. No, ja se z wami najwyżej pogadam już, nie powtarzając się z informatywnością i tak dalej, bo to już jest praktycznie kwestia zamknięta. Ale jeżeli, nie wiem, nie chcecie oglądać tego, jak ja teraz te klejnoty będę zdobywał, to możecie wyłączyć ten filmik w zasadzie za chwilę, bo już nic ciekawego nie będę robił poza zbieraniem klejnotów i pokazaniem wam, dlaczego tego na początku nie chciałem zrobić. Więc jeżeli ciebie nie interesuje dalsza część filmiku, możesz wyłączyć albo, nie wiem, poczekać, zeskipować sobie do momentu, aż będę pokazał ten 100% ending, tak swoją drogą. I po napisach końcowych coś ciekawego się pokaże, więc ja się praktycznie zamknę i wy sobie zobaczcie to, co się pokaże, bo nie mam jakby podstaw tutaj, żeby tłumaczyć, chociaż mogę powiedzieć co jedynie, że to będzie taka cutscenka, która miała się pojawić. Ale nie wiedzieć, czemu ją skasowali. Ale jest chyba w danach gry. Crash Bandicoot will return. Za chwilę tu się w sumie taka scenka pojawi. Hello. I'm Lex Lane. I play the evil genius Dr. Cortex in the Crash Bandicoot video game franchise. Come with me now as we replay levels from the latest thrilling installment, Crash Bandicoot Twinsanity. Look out for the hidden gems. They'll earn you exclusive bonus material. No i proszę, jesteśmy po cutscence, moi drodzy. Jesteśmy po cutscence. I co? 97% gry. Wróciliśmy do Iceberg Lab, czyli praktycznie wszystko dobrze się skończyło. Evil Twins pokonani, Dr. Neo Cortex przez swoją chciwość również został w pewnym stopniu pokonany, no bo dostał się do głowy Crasha i w zasadzie to tyle, co się stało. No, pusty łeb Crasha robi swoje, zwariował oczywiście. I teraz zaczynamy wielką eksplorację, jeżeli chodzi o klejnoty, czyli
powrót do Insanity Island oraz do Iceberg Club. Będę wam pokazywał oczywiście cutscenkę za 100% i tyle w zasadzie. Wracamy już z powrotem po całych tych wydarzeniach. Możemy śmiało powiedzieć, że odpoczynek nam się teraz należy. W zasadzie to Crashowi się odpoczynek należy. To jest właśnie taka ciekawa dróżka, jeżeli chodzi o powrót do Insanity Island, czyli do naszej pierwszej lokacji, tam gdzie się praktycznie cała gra zaczęła, gdzie Cortex w przebraniu Coco paradował i w zasadzie zrobił nas praktycznie w wała. I proszę bardzo, jesteśmy już na samym początku gry, przy tych totemach, które nie chciały się aktywować na początku. Więc teraz tak, szukamy klejnotów. Gdzie te klejnoty są? Nie będzie pewnie dla was żadnym tajemnicą, że pierwszy z nich jest w zasadzie tutaj. Mogę go oczywiście łatwo zdobyć, ale stwierdziłem, że po co, skoro pokażę to pod sam koniec. Ta gierka sobie zwolniła, nie wiedzieć czemu. I wykorzystamy pewien glitch, który ułatwi nam zdobycie go, bo nie musimy wcale uderzać kurami o te nitra. Wystarczy zrobić właściwie coś takiego i tyle. Tam są życie, co nie? Tak, tam są życia i ja sobie wezmę te życia. No, sorry bardzo, nie było mnie tam. Teraz mogę sobie zacząć taką mini eksplorację tego oto poziomu, bo czemu by nie? Może nawet uda się te 99 żyć zgarnąć, chociaż to wątpię bardzo. Przedstawię wam w ogóle może glitch, jeżeli mi się uda go wykonać oczywiście. O! Możecie się tutaj dostać na arenę Cortexa. Taka ciekawostka. Kurde, powiem wam szczerze, się tak teraz miło nawet czuję wrócić tutaj, że tak to wszystko, co miało miejsce, już się wydarzyło. Nie ma jakby już żadnego powodu do, nie wiem, jakichś nieszczęść. No chyba, że chcemy sobie powtórzyć wydarzenia z gry, po prostu robiąc od początku całe Insanity Island, albo jeszcze lepiej, robiąc nowy save i zacząć przygodę znowu od samego zera. Ale myślę, że na chwilę obecną jest to co najmniej zbędne. A wy też tak uważacie? Bo ja myślę, że to ja. Każdy raczej tak uważa, że to już jest raczej zbędne. Myk. Teraz będziemy mieli 92%, tak? 92 życia, a nie procent. Już mi procenty w głowie, kurde. Za mało procentów dzisiaj się napiłem. Praktycznie w ogóle żadnych procentów nie piłem, żeby nie było. To, że mam taką energię, nie oznacza, że ja pijany jestem, czy coś. No i ostatni klejnot to można zdobyć w bardzo łatwy sposób. Po prostu trzeba bomby do tej paszczy w zasadzie wrzucić. Tyle. No można też zrobić w taki sposób, jak ja. Wcale nie musicie, nie wiem, skakać na tym i tyle. Po prostu możecie body slamem to robić. Czasami to działko potrafi się zgliczować i żeby później je przesunąć, to trzeba, wiadomo, tutaj w taki sposób podejść i wtedy jakby działko się odgliczuje i nie będzie trzeba bawić się w żadne przesuwanie na siłę. Dobra. I to tyle. Insanity Island mamy zrobione na 100%. Więc teraz pozostaje nam powrót do Iceberg Club. Tą drogą, którą oczywiście przyszliśmy, no bo co, nie będziemy, kurde, bawić się w jakieś inne powroty. Totemy w końcu dla nas zostały, więc to byłoby bez sensu. A teraz byłaby taka hamowa, gdyby te totemy nagle, wiecie, tak opadły w dół i całą Insanity Island trzeba byłoby od zera robić, nie? To wtedy to bym powiedział, dobra, pierdziele, żegnam się z wami już. No ale przynajmniej sobie teraz nadrobimy żyćka i będzie wszystko git. No, i już jesteśmy z powrotem po drugiej stronie. Nic tu po nas. Dzięki Insanity Island za zajebiste wspomnienia z farmerem, z pszczołami goniącymi Cortexa. Nic tu naprawdę po nas, już nie mamy co tutaj do roboty. Więc teraz udajemy się z powrotem do Iceberg Club.
często jest glitch w Crashu Twinsanity, gdzie kiedy wsiadamy na tą gondolę, to czasami możecie usłyszeć taki zapętlony, zbugowany dźwięk właśnie drewniany, co będzie pokazywał, że musisz już restartować konsolę, dlatego że no niestety, ale gra ci się nie odpali już. Pamiętam tą pierwszą cutscenkę tutaj, jak Cortex się striggerował, bo tamte drzwi nie chciały się nam otworzyć. Dalej jestem ciekaw, co jest za tymi drzwiami. Wydaje mi się, że tam na 100% jest jakiś skasowany poziom. Na 100%. Bo to nie bez powodu jest. No to trochę słabo, bo teraz klejnociku nie zdobędę. Chyba. Chyba, że zrobię coś innego. Spróbujmy. Bo można i tak zrobić. Chyba. Aj, dobra, gińmy. Serio, bo to nie ma sensu najmniejszego. To trzeba zrobić w taki sposób, żeby te wszystkie skrzynki zniszczyć i przy okazji klejnot zdobyć. A to nie należy do najprostszych zadań. Dlatego wolałem to zrobić na sam koniec, bo gdybym się z tym męczył na samym początku drugiego odcinka, to nie dość, że miałbym sporo do montowania, to pewnie bym jeszcze się nie wyrobił czasowo i bym musiał połowę nagrać, powiedzmy, jednego dnia, a drugą połowę drugiego dnia. A ja wolę, wiecie, wszystko jako jedno nagranie mieć. No i znowu ten sam problem, jaki zrobiłem, ale może da się to jakoś odratować, chociaż wątpię w to, ale spróbować zawsze można. Musiałbym stąd doskoczyć w taki sposób. Ty, a co by było, gdybym zrobił slajda? O ile jest taka możliwość... O ile jest taka możliwość, of course. No nie lubię bardzo tego, że Crash się tak mega ześlizguje i on nawet nie chce, wiecie, spróbować współpracować, więc dobra, palicho z tym, giniemy po raz drugi. O to mi chodziło. No może nie do końca o to, bo teraz... chociaż czekajcie chwilę. No właśnie, dobra, to o to mi chodziło, doskonale. 94 życia, no to jeszcze 5 żyć. I wtedy mój challenge będzie zaliczony. Na razie pierwszy klejnot mamy, więc tak trochę słabo. Tu są oczywiście dwa bardzo ciężko, znaczy ciężko no. Bardzo, bardzo chujowe klejnoty, tak łagodnie mówiąc. Bo serio, dostanie się tutaj, to trzeba praktycznie, wiecie, odmierzać sobie kamerą. Bo inaczej stanie się to, co się teraz właściwie stało. Czyli musimy bardzo prawym analogiem tutaj operować. Bo inaczej no właśnie stanie się tak, jak się stało przed chwilą, czyli w dużym skrócie spadniemy sobie w dół. Godzina i 4 minuty, moi drodzy. Godzina i 4 minuty odcinka. Jak ja to będę wszystko edytował, to ono trochę tego wyjdzie. I oczywiście twórcy pokochali bardzo te platformy, więc stwierdzili, że zrobią drugą taką drogę do klejnocika. Bo czemu by nie? Przecież to jest taka wspaniała droga, no kurde. Co z tego, że zaraz łatwo możesz spaść w dół? Ale okej, no. Tutaj teraz będzie dopiero przesrana droga, bo ja, jak byłem mały, bardzo się bałem zdobywać tego klejnocika, dlatego że... No, lęk wysokości, innymi słowy. Ja mam lęk wysokości, cierpię trochę na to i... Mam pewne, że tak powiem, swoje dziwne obawy, że łatwo się spierdzielę. Dobra, jeszcze dwa klejnoty. Widzę, gdzie można zdobyć klejnot. Widzę, gdzie można go zdobyć i my to już teraz uczynimy. Bo tam już wszędzie mamy powyczyszczone poziomy. Znaczy sekcje w sumie, nie poziomy, co ja gadam. Kiedyś niestety był taki niefortunny przypadek, że nitro wybuchło w momencie, kiedy skakałem i sami możecie się domyśleć, jak to się skończyło. No nie za ciekawie w każdym razie. Uwaga na te wiatraki, ponieważ te wiatraki mogą cię też zrzucić w dół. Parę razy mi się tak
udało. 99, więc... Proszę państwa, chwila prawdy. Co się zaraz stanie? Mamy to. Mamy to. Yes. Ale żeby było takie ultra 100% z tym, co sobie oczywiście zaplanowałem, to... Polecimy sobie teraz i... Chyba wiecie, co zrobimy. Czy nie? Nie wiecie? No ja też nie wiem, co ja chcę zrobić. Jezu, jestem głupi. Nie, no wiem, co chcę zrobić. Chcę jednak dotrzymać słowa. Ja jestem w stanie to zrobić, więc... To tylko kwestia czasu. Tak praktycznie parę minutek i jesteśmy z powrotem, więc... Proszę bardzo. Oto sekcja, gdzie mamy pominięte żyćka, które powinienem wcześniej zdobyć! Myślałem, że to ominąłem jakoś. Fuck. I tak na dobrą sprawę tą drogą dostaniemy się z powrotem do... tego. Wiecie, do jakiego poziomiku. Tego tam, gdzie był pościg Warlusa. O, i patrzcie, ile żyć mamy do zebrania. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, challenge zaliczony. 100%, 99 żyć. Wszystko zebrane, wszystko. Więc z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście na grupę na Facebooku oraz na Discorda. Linki są pozostawione w opisie. A teraz czas na cutscenkę za 100%. Trzymajcie się, cześć i pa pa. Ja się tutaj żegnam, ja tutaj wyłączam kamerkę w trybie natychmiastowym. Okay, now, the two of you have been asked to begin these therapy sessions so that we can work through the conflict apparent in your relationship. This week we're going to do a trust exercise. Cortex, let's start with you. I would like you to fold your arms over your chest, close your eyes, and fall backwards. Okay, Crash, your job is easy. Just catch Cortex as he falls. We want Dr. Cortex here to know that he is in a safe place. I don't think this is going to work. He's an idiot. I don't even like him, let alone trust him. It's just that I have a fear of falling. Okay, fine. Let's do the silly exercise. I'm in a safe place. I'm in a safe place. I'm in a safe place. Oh, how I hate bandicoots.